Co w wakacje można robić w Oświęcimiu? Wycieczki spoza miasta oczywiście przyjeżdżają tu, aby zwiedzić były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz lub Auschwitz-Birkenau. W mieście nie brakuje jednak ciekawych miejsc, gdzie można wypocząć. Co prawda kryta pływalnia jest nieczynna z powodu remontu, można jednak w upalne dni, takie jak ostatnio, udać się nad Sołę. Tu można nie tylko poopalać się czy zamoczyć w nurcie rzeki. Można też skorzystać z siłowni pod chmurką. Miłośnicy deski i rolek mogą dowoli korzystać ze skateparku. Ciekawostką Oświęcimia jest to, że nawet w największe upały miłośnicy hokeja czy jazdy figurowej nie muszą wieszać łyżew na kołku, mogą bowiem korzystać z tafli w hali lodowej. Miasto ma też ciekawą ofertę kulturalną. Obecnie trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej, a Oświęcimska Estrada obok Oświęcimskiego Centrum Kultury jest jedną z pięciu głównych estrad tej największej europejskiej imprezy folklorystycznej. Koncerty odbywają się codziennie od godziny 18. Oświęcim to także miasto, w którym od pewnego czasu występują największe gwiazdy światowej muzyki rozrywkowej. W ubiegłym roku Peter Gabriel, w tym roku Sting. Mega gwiazdy, jakich pozazdrościć mogą większe od Oświęcimia miasta w Polsce. To tylko niektóre atrakcje miasta nad Sołą, ale czy oświęcimianie i turyści korzystają z tej różnorodnej oferty? Nie wiem, a ty? Oprócz tygodnia kultury beskidzkiej to wakacje raczej słabe. Ale są jakieś atrakcje w Oświęcimiu, które można... Oświęcimia. Czyli przyjechali państwo na Tydzień Kultury? Nie, niekoniecznie, tak po prostu wpaść do Oświęcimia jako do miasta. Pozwiedzać? No niekoniecznie, po sklepach. Znaczy się, ja w sumie nie jestem w ogóle stąd, ale słyszałem, że nad Sołą dosyć fajnie jest, dlatego z żoną idziemy popatrzeć pierwsze, czy to prawda, co ludzie mówią. Z mostu widać, że dużo ludzi w wodzie jest, także będziemy widzieć za chwileczkę. Czyli idą państwo poplażować troszkę. Dokładnie. A jakieś inne wydarzenia kulturalne, artystyczne, może coś pan słyszał? Nie, niestety nic nie słyszałem. Ja nie. Jesteśmy przyjezdni, także mało informacji mamy. Jest tutaj duży basen na pewno, tak? Jest kawałek rzeki. Co tu jeszcze może być? Jakieś kulturalne, artystyczne wydarzenia? No to chyba są jakieś koncerty, tak? Ostatnio coś tam było. Sting. O Stingu słyszeliśmy. A tak? Mało informacji mamy. Ale no jak Sting był w Oświęcimiu, to coś się dzieje chyba. Się dzieje, na pewno. Teraz jest Tydzień Kultury Beskidzkiej na przykład. A to nie słyszeliśmy o tym. Nad Sołą i na Krukach. Czyli tak rekreacyjnie, jeśli chodzi o jakąś ofertę kulturalną? Oj, to nic nie wiem na ten temat. Dzieci wiem, że tu u Salezjan, a dorośli to nie mam pojęcia. Czyli też jakieś zajęcia dla młodzieży tak w ramach wakacji, tak? No chyba tak, tu chyba się opiekują małymi dziećmi takimi, które nie mają przedszkola, coś w tym sensie. No ale ogólnie jest co robić w Oświęcimiu, żeby się nie nudzić? No, chyba nie, nie bardzo. A pani się nie nudzi? Oj nie, ja się nie nudzę. Jest wesoło, nad wodę chodzimy, fajnie jest. Codziennie nad wodę? Tak. Jak są te upały, tak? Tak, tak. A poza tym jakieś inne jeszcze rozrywki? Nie, już nie ma żadnych. Nie chodzicie na żadne jakieś koncerty, wydarzenia? Nie chodzimy. A jak długo siedzicie nad tą wodą, cały dzień? Tak, cały dzień. I co tam można robić? No, dużo ciekawych rzeczy. Na przykład? Grill. No i tyle. Opalanie? Opalanie. Pływać można? Można. Jest. Dużo rzeczy można. Obóz koncentracyjny, pokopać nad Sołą. No i myślę, że idzie, jest co robić. A ty jak spędzasz wakacje w Oświęcimiu? Ja niestety nie stąd, niestety wakacje już miałem, bo pracuję. A jakaś oferta kulturalna miasta jest? Jakieś koncerty, wydarzenia? Beskidzkie się odbywają. Tak, w Beskidzkiej idzie się wybrać. Bardzo fajnie byłem w sobotę. Duża impreza, bardzo, bardzo fajna impreza jest. Wychodzimy na rower i takie sprawy. A poza tym? No nie wiem. Korzystacie z jakichś atrakcji, uroków tego miasta? Jeśli takie są? No, nie wiem, czy są takie jakoś, no, na boisko, na orlik, pograć w nogę, jak coś. A jakieś koncerty? Nie, na koncerty nie chodzę. Też spędzam tak samo wakacje. Czyli rower, tak? No, piłka, rower i też sobie chodzimy nad Sołę czasami. A co nad Sołą można robić? No, można się kąpać.
siedzieć sobie. Tydzień Kultury Beskidzkiej, to tak, to wiem, że jest pod Ocekiem, na tej estradzie tamtej plenerowej. No teraz był bardzo fajny pod koniec czerwca ten live festival. No ale to raczej to nie był stricte tak typowo oświęcimski, bo to jest dla całej Polski w zasadzie. No ale organizowane w Oświęcimiu, to Stinga to może wiele miast pozazdrościć takiej gwiazdy. No, jest tak, bo to są gwiazdy z pierwszej półki, najwyższej, także... No dobre, że to jest, bo to troszkę tak ten inny wizerunek miasta, też tak ten nowszy, ten taki współczesny, bardziej kulturalny, nie tylko ta historia, ta taka najcięższa, najtrudniejsza jest ukazana, tylko taka właśnie ta przyszłość, ten coś dla młodzieży też to bardziej tak jest. Dużo osób korzysta tutaj też z tej takiej jakby plaży nad Sołą, czy pan też czasem? Nie, ja się nie lubię tak leniuchować, opalać się tak jednak. Kiedyś za dziecka to tu korzystałem akurat z tej plaży dokładnie, ponieważ akurat w tym domu mieszkam całe życie, także nie, ale teraz ze względu na to, że no to słońce jest jakie jest, jednak unikam takiego leniuchowania, opalania się. A jeździ pan na łyżwach, bo w Oświęcimiu nawet w lecie można pojeździć na łyżwach, bo lodowisko jest czynne cały czas. To znaczy akurat lodowisko chyba wystartowało tydzień temu, bo mieli postój techniczny. Jak widać, większość zapytanych osób w mniejszym lub większym stopniu orientuje się w ofercie kulturalno-rekreacyjnej Oświęcimia. Chodzi jeszcze o to, aby ludzie chcieli z tej oferty skorzystać.